pani starosto, to proszę opowiedzieć o tarczy antykryzysowej, jak ona się ma do przedsiębiorców w powiecie. Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, jeżeli mówimy o tarczy antykryzysowej, trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę, że jest to takie narzędzie, które sprowadza się nie tylko do samej sfery prowadzenia działalności gospodarczej, ale mamy tutaj takie pięć, można powiedzieć, głównych elementów, które składają się na cały system strategii państwa związanej z działaniem w tej sytuacji kryzysowej. I te pięć elementów to, szanowni państwo, można w takim dużym skrócie powiedzieć: przedsiębiorca, pracownik, zdrowie, inwestycje publiczne i instytucje publiczne. Te wszystkie pięć elementów muszą wspólnie współdziałać w takim wzajemnym sprzężeniu, aby efekty tarczy antykryzysowej były odczuwalne dla nas wszystkich. I tutaj może nie będę mówił o takich szczegółach technicznych, bo te działania i w mediach są przedstawiane, w środkach masowego przekazu. Powiem w takim dużym skrócie, szanowni państwo, że te narzędzia są wprowadzane, to co nazywamy tak powszechnie w mediach właśnie tarczą antykryzysową, są wprowadzane na różnych poziomach, od poziomu powiatów, czyli starostw powiatowych i ich jednostek podległych, czyli w naszym przypadku to jest Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze, wojewódzkich urzędów pracy, czyli tutaj mamy w przypadku naszego województwa Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, jak również przez instytucje centralne państwowe. Nie można tutaj również pominąć województwa dolnośląskiego, naszego samorządu, bo tutaj również w dniu dzisiejszym w zasadzie marszałek ogłosił Dolnośląski Pakiet Gospodarczy. Dolnośląski Pakiet Gospodarczy i to jest takie narzędzie właśnie dedykowane dla przede wszystkim przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska, mające być uzupełnieniem tej, nazwijmy to, rządowej tarczy antykryzysowej. I tutaj ze środków województwa i ze środków Unii Europejskiej, które są w alokacji województwa dolnośląskiego, wyodrębniono kwotę 1 mld zł, czyli można powiedzieć bardzo znaczną kwotę na pomoc przedsiębiorcom z terenu województwa dolnośląskiego. Szanowni państwo, jeżeli mówimy o całej tarczy, tak tylko woli przypomnienia, kwota ponad 212 mld. Wiemy, zdajemy sobie sprawę, to jest prawie 10%, mniej więcej 10% budżetu Polski, naszego kraju. Więc jest to kwota ogromna jak na możliwości finansowe naszego państwa i trzeba dołożyć wszelkich starań, aby te środki zostały jak najlepiej wykorzystane. Tutaj mamy wiele narzędzi, również takich, które Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze wprowadza. Ja może w takim ogromnym skrócie tylko powiem, że są dostępne środki zarówno na dopłaty do wynagrodzeń, są dostępne środki pozwalające na sfinansowanie pewnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na terenie powiatu kamiennogórskiego. Są również te pożyczki, które przedsiębiorcy mogą brać w wysokości 5000 zł związane z tym, aby po prostu mogli ten trudny okres, kiedy nie funkcjonują, przetrwać. Jest również taki pakiet dostępnych środków dla instytucji pozarządowych, czyli dla tego sektora, który też w tym trudnym czasie w sposób bardzo istotny wspiera samorządy i państwo w walce z koronawirusem. Z poziomu powiatu kamiennogórskiego, bo to zapewne państwa interesuje najbardziej, powiem tak, do tego momentu, do dzisiaj złożono 70 wniosków na różne formy wsparcia związane z tym pakietem antykryzysowym i rozdysponowaliśmy kwotę około 315 tysięcy złotych. W głównej mierze są to przede wszystkim te pożyczki w wysokości 5000 zł związane z umożliwieniem, z przetrwaniem funkcjonowania firm, które na terenie powiatu kamiennogórskiego działają. Te pożyczki, jak państwo zapewne dobrze wiedzą,
są pożyczkami umarzalnymi, więc w przypadku, jeżeli taka firma korzysta z takiej pożyczki w wysokości tych 5000 zł, a nadal w ciągu 3 miesięcy nie zaprzestanie swojego funkcjonowania i będzie funkcjonowała ta działalność gospodarcza dalej, ta pożyczka jest umarzana. I to jest jedyny warunek umorzenia takiej pożyczki, czyli ciągłość funkcjonowania takiej firmy, więc tutaj bardzo proszę przedsiębiorców i zachęcam do tego, aby z tej formy wsparcia korzystać, bo to jest taka najprostsza i podstawowa wsparcia, forma wsparcia umożliwiająca przetrwanie tego ciężkiego czasu. Nie wiąże się to z żadnymi skomplikowanymi czynnościami, jakimiś formalnymi, wnioski. To wszystko, co trzeba zrobić, jest bardzo proste. Tutaj pracownicy powiatowych urzędów pracy, wszystkich, w tym naszego Kamiennogórskiego, są do dyspozycji, służą Państwu poradą, pomocą. Także zachęcam do kontaktowania się w wszelki możliwy sposób, przy pomocy mediów elektronicznych. Można dzwonić, pytać się i takie wnioski należy składać. Powiatowy Urząd Pracy w całości dysponuje budżetem prawie 5 milionów złotych, z czego ogromna część jest wyodrębniona na właśnie te działania związane z tarczą antykryzysową, więc warto tutaj występować i warto o te środki się starać. Mamy jeszcze duże możliwości finansowe, jeżeli chodzi o wsparcie przedsiębiorców z terenu powiatu kamiennogórskiego. Niezależnie od tego, że realizujemy te zadania związane z sytuacją, którą mamy, czyli z koronawirusem, należy pamiętać również o tym, że Powiatowy Urząd Pracy na bieżąco realizuje wszystkie te zadania, które do tej pory realizował, czyli wszystkie programy związane z wszystkie narzędzia rynku pracy, zwłaszcza tutaj związane z aktywizacją różnych grup wiekowych i zawodowych, są cały czas realizowane. I tutaj też należy na to zwrócić uwagę, że są zarówno środki z funduszu Power na wsparcie osób do aktywizacji zawodową osób do 30 roku życia i tutaj mamy jeszcze około 330 tysięcy złotych. Dostępne są też środki dla osób powyżej 30 roku życia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, jak również z funduszu pracy i tutaj jeszcze około 550 tysięcy również jest do wykorzystania przez mieszkańców powiatu i przez przedsiębiorców, do czego bardzo gorąco zachęcam. Szanowni Państwo, wszystkie te informacje szczegółowe, bo zdaję sobie sprawę, tutaj mamy jeszcze wiele różnych innych możliwości, narzędzi technicznych w postaci różnych zwolnień, odroczeń, z różnych płatności podatkowych, niepodatkowych i innych różnych form wsparcia dla przedsiębiorców, więc musiałbym o tym mówić bardzo długo, ale wszystkie te informacje są bardzo dobrze opisane i powszechnie dostępne w mediach. Zachęcam Państwa do korzystania z tej głównej strony, czyli www.gov.pl rządowej, gdzie są w bardzo prosty, przystępny sposób i szczegółowo opisane wszystkie te mechanizmy wsparcia. Jeżeli ktoś nie zapamięta, to wystarczy w jakiejkolwiek przeglądarce wpisać tarcza antykryzysowa i od razu się prawdopodobnie pierwsza strona, która otworzy, to będzie właśnie gov.pl. Zachęcam do czytania informacji na stronach naszego Powiatowego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Zachęcam do bliższego zapoznania się z pakietem tym dolnośląskim gospodarczym, który został dzisiaj ogłoszony przez władze województwa dolnośląskiego, bo tam wszystkie informacje też będą na bieżąco ogłaszane. Szanowni Państwo, również inne instytucje rządowe, jak na przykład Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przygotowuje taki pakiet antykryzysowy i tutaj też są odroczenia od różnych należności, które rolnicy powinni w agencji uiszczać. Też zachęcam do tego, aby takie wnioski o odroczenie tych płatności składać. Informacje wszystkie na stronach ARiMR-u znajdują się. Również można tutaj też dzwonić, pytać się, jeżeli ktoś ma jakieś niejasności. Te wszystkie zadania mają za zadanie, proszę Państwa, jak gdyby po pierwsze, działanie teraz w tej sytuacji kryzysowej, tak, bo to chodzi, żeby zminimalizować skutki tego kryzysu gospodarczego przede wszystkim, który mamy i po to są te narzędzia. W drugiej fazie one mają spowodować ponowne rozpędzenie polskiej gospodarki, bo to jest dla nas bardzo ważne, aby po tym czasie zastoju
polskie firmy, polscy przedsiębiorcy jak najszybciej wrócili na tory właściwego i szybkiego rozwoju gospodarczego. Dlatego też wszystkie narzędzia w tym pakiecie są skonstruowane w taki sposób, aby z jednej strony właśnie w tym okresie minimalizować skutki koronawirusa i epidemii, a z drugiej strony wspomóc możliwie, tak to jest, jak najsilniej polską gospodarkę. Stąd też tak jakby wracając do tego samego wstępu, gdzie mamy te 5 elementów, powiedziałem trochę o pomocy dla przedsiębiorców i dla pracowników. Taki kolejny element to zdrowie. Tutaj wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego i też z informacji przecież, które powszechnie są dostępne, wiemy, że ogromne środki na służbę zdrowia są przeznaczane, coraz większe. Więc to jest ten element zdrowia, bo zdajemy sobie sprawę wszyscy, a przede wszystkim rząd, że służba zdrowia w tej trudnej sytuacji no, nie może sprostać tym zadaniom bardzo trudnym przy tym poziomie finansowania, który był w sytuacji normalnej. Instytucje publiczne jako kolejny element, czyli na przykład starostwo powiatowe, ale i wszystkie inne urzędy w naszym powiecie, funkcjonują, szanowni państwo, w miarę normalnie. To chciałbym powiedzieć w miarę normalnie. Oczywiście są problemy związane z wejściem do środka, no ale to są obostrzenia związane z bezpieczeństwem i mieszkańców, i pracowników, i tak na razie póki co musi być, ale wszystkie sprawy są załatwiane, więc urzędy, szanowni państwo, pracują normalnie. Widać nawet tutaj za mną, tam znajduje się przed wejściem też do starostwa skrzynka podawcza, do której wszystko można wrzucać. Okazuje się, że bardzo wielu mieszkańców naprawdę bardzo chętnie załatwia wiele spraw drogą elektroniczną, że jest to możliwe, że nie zawsze trzeba przychodzić do starostwa. Wiem, że tutaj wielkich problemów z tym związanych nie ma. Jeżeli jakieś problemy są, to bardzo proszę dzwonić bezpośrednio do pracowników, dowiadywać się, w razie potrzeby umawiać. Staramy się, aby uciążliwości związane z sytuacją, którą mamy dla naszych mieszkańców, były jak najmniejsze. Zdajemy sobie sprawę z tego, że od sprawności naszego funkcjonowania również w wielu różnych strefach, sferach zależy to, czy państwo będzie sprawnie działało, czy firmy będą mogły sprawnie funkcjonować. To był ten kolejny element i ostatni element to inwestycje publiczne. Tutaj, jak państwo też wiedzą, chociażby wczoraj została ogłoszona lista inwestycji, które zostaną wsparte w tym roku z Funduszu Dróg Samorządowych, bo inwestycje infrastrukturalne, publiczne, szanowni państwo, bardzo napędzają gospodarkę. Wiemy, że budownictwo jest motorem całej gospodarki. Bez budownictwa praktycznie następuje zastój we wszystkich innych sferach prowadzenia gospodarki. Dlatego też właśnie tutaj państwo kładzie bardzo duży nacisk na to, aby te inwestycje publiczne, wszystkie, które zostały zaplanowane, były planowo realizowane. Tak też dzieje się w powiecie kamiennogórskim. Nie wycofujemy się z żadnych planów inwestycyjnych, które na ten rok mamy zaplanowane. Wszystkie te plany chcemy zrealizować. Będziemy na pewno na bieżąco musieli w jakiś sposób taki czy inny budżet powiatu bilansować, ale na dzień dzisiejszy myślę, że te inwestycje, które mamy zaplanowane, uda nam się zrealizować. I to, co powiedziałem, właśnie wczoraj ogłoszono listę dróg, które będą wsparte, listę inwestycji, które będą wsparte z Funduszu Dróg Samorządowych. I tutaj taka, myślę, że bardzo dobra informacja dla mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. Dwie drogi w tym roku będziemy realizować. To jest droga w Uniemyślu, czyli taki odcinek drogi pomiędzy miejscowością Chełmsko-Śląskie a Okrzeszyn, jak również odcinek drogi z Lubawki do Błaszkowej. 2 miliony środków dofinansowania właśnie z Funduszu Dróg Samorządowych. Oprócz tego oczywiście wszystkie inne zadania, które realizujemy na bieżąco na drogach, również będziemy finansować. Będziemy dbać o to, aby nadal mógł, tak jak funkcjonuje, funkcjonować szpital, a to wszystko po to, aby właśnie te skutki epidemii były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców naszego powiatu.